No siema, witam was w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam was na podsumowanie lipca i czerwca, tak jak zapowiadałam, ponieważ jeżeli jeszcze nie wiecie, no to w czerwcu miałam zastój czytelniczy, z którego bardzo powoli się odgrzebuję, bo jeżeli chodzi o części, o chęci do czytania, to są one u mnie o wiele większe, natomiast poświęcenie czasu czytaniu już niekoniecznie. Troszkę wracam też do słuchania audiobooków, aczkolwiek częściej jednak słucham muzyki. Mam taką po prostu wewnętrzną potrzebę, żeby słuchać więcej muzyki niż audiobooków. Dlatego tych książek z obu miesięcy mam tutaj 8. Myślałam, że w lipcu będzie troszeczkę więcej tych książek, ale się nie udało. No trudno. A że tych książek jest w sumie niewiele, no to mam nadzieję, że w miarę sprawnie nam to podsumowanie pójdzie. Zaczynając od dwóch książek, które przeczytałam właśnie jeszcze w czerwcu, no to po pierwsze Blizna. Blizna, o której usłyszałam na kanale Motyw Kultura. Bardzo mnie zaciekawiła ta książka, dlatego że jest ona o mężczyźnie, który planuje targnąć się na swoje życie, natomiast nie chce, żeby jego córka go jakby znalazła w domu już po fakcie. I w związku z tym chce wyjechać, zrobić to gdzie indziej i udaje się do kraju ogarniętego wojną. Ten kraj konkretnie nie jest wymieniony z nazwy, nie wiemy, gdzie on tak naprawdę wyjeżdża. No i po prostu obserwujemy jego losy w tej podróży, która ma być jego ostatnią. I generalnie, jak usłyszałam właśnie, o czym jest ta książka, to mi się skojarzyło, że może to będzie troszeczkę w klimatach książki, która bardzo mi się podobała, jak ją kiedyś czytałam, czyli Halibut na Księżycu. Jedna z naprawdę fajniejszych, znaczy dla mnie lepszych książek, takich, które mocniej gdzieś się na mnie odbiły i które po prostu wewnętrznie mnie gdzieś bardziej poruszyły. Natomiast w przypadku Blizny, no, podobała mi się ona. Mam tutaj też zresztą dużo znaczników. Ta książka naprawdę mi się podobała. Bardzo dobrze mi się ją czytało, ale po prostu z czasem w pewnym momencie zaczęła ona zmierzać w takim kierunku, gdzie ja już w sumie wiedziałam, jak ta historia się zapewne skończy. Może parę rzeczy było takich, gdzie dalej się zastanawiałam, czy to pójdzie w tę stronę fabularnie, czy w tę stronę i jak to autorka, bo to chyba jest autorka, jak autorka po prostu to rozwiąże. Natomiast szczerze mówiąc, nie poszło to w taką stronę, jak ja bym liczyła i nie wiem, to jest bardziej kwestia już moja bardzo mocno subiektywna, że ja wolałabym, żeby parę rzeczy zostało tam inaczej zrobionych, przeprowadzonych, ale było tutaj wiele rzeczy bardzo dobrze powiedzianych i ja rozumiem, dlaczego to zostało przedstawione w taki, a nie inny sposób i dlaczego ta historia się tak potoczyła. Mimo wszystko tę książkę polecam. Ja jej dałam chyba 4 równe gwiazdki. Tak, 4 gwiazdki dałam tej książce i naprawdę jestem zadowolona z lektury. Cieszę się, że w końcu się za nią zabrałam, bo w momencie, kiedy o niej usłyszałam i kiedy ją kupiłam, to wiedziałam, że będę chciała ją w miarę szybko przeczytać, ale aż tak szybko się za nią nie zabrałam, jak myślałam, że się zabiorę. Natomiast mam już tę lekturę za sobą. Czy będę do niej wracać? Być może. Natomiast wydaje mi się, że raczej będę wracać do pojedynczych fragmentów, że będę sobie na przykład odczytywać fragmenty, które sobie pozaznaczałam. Natomiast całości, no to nie wiem, czy będę robiła reread, może kiedyś mnie znajdzie, natomiast wolałabym na przykład zreadować sobie teraz Halibuta na Księżycu, niż Bliznę. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Książka, której nie mam przy sobie, ponieważ była ona z biblioteki, Ostre przedmioty Gillian Flynn i jest to thriller psychologiczny o kobiecie, która wraca do swojego rodzinnego miasteczka, dlatego że jest dziennikarką i chce napisać artykuł o sprawie morderstwa, zaginięcia małych dziewczynek, które miało miejsce właśnie w tym jej rodzinnym miasteczku. Natomiast ta kobieta ma też swoje różne problemy rodzinne, przede wszystkim z matką, która jest taką bardzo specyficzną i dosyć antypatyczną osobą. Natomiast nie tylko ta matka w tej rodzinie jest taka specyficzna i antypatyczna. Młodsza siostra tej głównej bohaterki, no też jest postacią, której zachowania pozostawiają wiele do życzenia i w sumie przeszłość dosyć ciężka bohaterki też sprawiła, że ona sama jest bardzo osobą taką
troubled, jakby to ująć ładnie po polsku, no taką z problemami zdecydowanie, które jakby miały zalążek już właśnie lata temu, kiedy była jeszcze młodsza. Bardzo ciekawa historia, dobrze się tę książkę czytało, natomiast miałam wrażenie, że w momencie, kiedy będziemy dochodzić do końca, może bardziej mnie ona wstrząśnie, ale jak dla mnie to jest książka, w której łatwo w pewnym momencie przyzwyczaić się do tego wszystkiego, przyzwyczaić się do klimatu, przyzwyczaić się do tych postaci i jak bardzo one są schorowane umysłowo, że tak to ujmę. I przez to wydaje mi się, że jak już skończyłam tę książkę, to wrażenie całościowe było u mnie dużo słabsze. Natomiast też biorąc pod uwagę, że czytałam wcześniej Zaginioną dziewczynę Gillian Flynn, która ostatecznie nie podobała mi się aż tak bardzo, którą chyba oceniłam na 2 albo 2,5 gwiazdki, a Ostre przedmioty oceniłam na 3,5 gwiazdki, no to tutaj mamy taki kontrast o tyle, że w przypadku Zaginionej dziewczyny to, jak to się tam też rozwiązywało, jakieś różne dziwne rzeczy w pewnym momencie okazały, było ciekawe. Tam było dużo więcej zaskakujących dla mnie no, plot twistów poniekąd i takich wydarzeń. Pod tym względem było super. Natomiast postaci były straszne, okropne i bardzo mi się pod tym względem nie podobało. Samo zakończenie też nie do końca mi się podobało, więc tam było trochę więcej minusów niż plusów. No i też momentami nie czytało mi się tej książki za dobrze. W przypadku Ostrych przedmiotów czytało się super, czytało się sprawnie i płynnie i klimatycznie było ok, ale też bez szału, więc troszeczkę jakby tutaj jest kontrast między tymi dwoma książkami, ale w ogólnym gwiazdkowym rozrachunku no to widać, że jednak bardziej, lepiej będę wspominać po prostu Ostre przedmioty. No i przechodząc, moi drodzy, do lipca i do tych 6 książek, które przeczytałam w lipcu. Lipiec to był miesiąc azjatycki, więc ja też liczyłam, że trochę więcej tych azjatyckich lektur uda mi się w czasie tego miesiąca przeczytać. Udało mi się przeczytać 2 i jeszcze jedną czytałam, ale jej nie dokończyłam. Myślę, że dokończyłabym ją, gdyby lepiej mi wchodziła, ale na pewno będę ją kończyć w sierpniu, więc jeszcze na koniec sierpnia coś Wam o niej powiem. Mam póki co bardzo mieszane uczucia, jeżeli chodzi o tamtą książkę, ale z tych, które przeczytałam, to po pierwsze udało mi się skończyć wreszcie Żyć. Żyć Juhua, czyli autora Chin w 10 słowach, natomiast tamta książka to jest reportaż, a tutaj mamy powieść. I chyba w którymś vlogu, chyba w tym takim luźnym vlogu, gdzie też miałam gości i tak dalej, no to w nim trochę Wam opowiadałam o tej książce. Bardzo mi się podobała. Natomiast oceniłam ją na 4,25, czyli to jednak nie jest taka ocena jak w przypadku Chin w 10 słowach, ale język autora bardzo mi się podoba. Kurczę, uciekło mi słowo. Uciekają mi słowa, które idealnie po prostu wyraziłyby to, co ja myślę o tej książce i to, co bym chciała powiedzieć. Taki hołd, nazwijmy to, dla życia, dla bardzo prostego życia, które myślę, że większość z nas, którego nigdy większość z nas nie doświadczy i nie doświadczyła, próby przeżycia po prostu i ledwo związania końca z końcem, niesamowicie to zostało przedstawione. Takie życie bardzo no, problematyczne i ciężkie, ale mimo wszystko życie, którego bohaterowie próbują się zawzięcie trzymać, żeby przy tym życiu się utrzymać. Tutaj mamy historię mężczyzny, który będąc młodym, jak był z majątnej rodziny, no to ten majątek ojca przegrał, chyba to był hazard, tak? Przez hazard przegrał majątek ojca i przez to całe swoje jakby dorosłe życie i w momencie, kiedy on zakłada rodzinę i ta rodzina jakby się rozwija i lata mijają i kiedy on musi na swoje po prostu na swoje plecy przenieść całe brzemię utrzymania tej rodziny i zajęcia się tą rodziną i poszczególnymi członkami tej rodziny, no widzimy tutaj te zmagania. Zmagania z życiem, zmagania z biedą i mimo wszystko próby właśnie
dalszego życia. No coś cudownego, krótka książka, którą szybko się w miarę czyta, napisana niby prosto, ale bardzo dobrze. Ten styl autora bardzo mocno mi odpowiada, więc na pewno po inne powieści będę chciała sięgać jego autorstwa. No i jeszcze tak nie chronologicznie, ale będąc dalej w tematyce azjatyckiego miesiąca, też przeczytałam w tym miesiącu kolejną krótką książkę, czyli Kamogawa, Tropiciele smaków. I o tej książce też chyba cośkolwiek Wam już napąkiwałam w jakimś filmie. Tutaj mamy historię, kilka różnych historii dotyczących córki i ojca, którzy prowadzą rodzinną restaurację i do których ludzie mogą się zgłosić z problemem dotyczącym odszukania smaku i stworzenia potrawy smakującej dokładnie jak coś, co ci ludzie kiedyś jedli w przeszłości, co bardzo mocno im się z czymś kojarzy, co im coś przypomina. I jest to książka z rodzaju tych bardzo ciepłych, bardzo takich otulających. I mogłoby się wydawać, że troszkę powtarzalna przez te historie, że schemat w zasadzie jest taki sam, ale wiele rzeczy tutaj mimo wszystko za każdym razem jest innych. I całe podłoże i wszystkie te historie osób, które przychodzą właśnie, żeby pomóc im odnaleźć ten smak sprzed lat, są naprawdę niezwykle ciekawe. Oczywiście niektóre bardziej poruszające, niektóre mniej, niektóre bardziej mnie osobiście poruszały, inne mniej. No i z tego, co widziałam, to będzie jeszcze kontynuowane, że kolejny jakby zbiorek takich historii będzie wydany, tak, w przygotowaniu kolejna część serii Tropiciele smaków dokładka, jak tutaj widzimy. Na pewno z chęcią to przeczytam, ale też mam nadzieję, że nie będzie tych książek i tych historii za dużo, już więcej produkowanych, bo pomimo cudownego klimatu i tej celebracji właśnie jedzenia, która też tutaj jest niesamowita i cudownie przedstawiona, no to jakby już tego było za dużo, to ta wtórność mimo wszystko mogłaby ten smak tej historii zepsuć. Tak to ujmę i tak to zostawię. Bardzo Wam tę książkę polecam. Mnie się strasznie podobała, 4,5 gwiazdki jej dałam. I na pewno, kiedy wyjdzie ta kolejna, to też będę chciała ją przeczytać. Coś cudownego w sumie, bardzo dobry pomysł i jakby się nad tym zastanowić, to na pewno ja i na pewno większość z Was mielibyśmy coś takiego, jakiś taki smak sprzed lat, który z czymś szczególnie mocno nam się kojarzy i do którego na przykład chcielibyśmy wrócić, żeby nie dość, że odtworzyć sobie to smakowe doznanie, to jeszcze lepiej poczuć obecność swoją w tym wspomnieniu. Fantastyczny zamysł na historię i fantastycznie to zostało zrealizowane. Przechodząc dalej, co ja tutaj jeszcze mam? Vespertina. O tej książce też Wam już na pewno mówiłam i też mówiłam chyba w tamtym vlogu właśnie. Vespertina, czyli historia Artemisii, która szkoli siebie zostać szarą siostrą, mniszką, której zadaniem jest przygotowanie ciał zmarłych tak, aby ich dusze mogły bezpiecznie odejść ze światy. No to jest najprostszy opis postaci i tego, co ta postać robi i kim jest, jaki mogłabym Wam przedstawić, więc po prostu pozwoliłam sobie to chociaż przeczytać. Natomiast w pewnym momencie Artemisia zostaje częściowo opętana, jakby jej ciało zaczyna zamieszkiwać jeszcze inny byt i nie tylko ona ma pełną nad nim kontrolę. I na skutek tego wychodzi jedna z moich ulubionych relacji, jaka może być między bohaterami, między postaciami. Bardzo ciekawa, uwielbiam dialogi między tymi właśnie powiedzmy postaciami. Coś cudownego, cała historia naprawdę bardzo mi się podobała. Super się to czyta, rozrywkowo książka jest przednia, aczkolwiek wydaje mi się, że jak na jedną tomówkę to mogłaby być ona dłuższa, żeby jednak pewne kwestie bardziej rozwinąć, bardziej rozbudować, żeby nie były takie pospieszone, szczególnie wydaje mi się pod koniec, że ładunek napięcia i tego wszystkiego mógłby być też lepiej rozlokowany i to wszystko po prostu mogłoby lepiej wybrzmieć, jakby jednak autorka zdecydowała się troszeczkę więcej stron napisać do tej historii, ale też nie uważam, żeby ona musiała być rozciągana na dwie książki, bo takiej potrzeby chyba by tutaj nie było, to musiałoby być sporo rzeczy pozmieniane, żeby to była historia na więcej niż jeden tom, ale ten tom po prostu mógłby być dłuższy. Oceniłam ją na 3,75 gwiazdki, fantastyczna rozrywka, naprawdę byłam z niej zadowolona, jak ją czytałam. Do tego kontynuacja Tygla, Tyglu, Dusz,
tygla, nie wiem jak to się odmienia, nie korzystam z tego słowa za często w życiu codziennym, więc wybaczcie. Pierwszy tom serii Hierarchia Magii to był Tygiel Dusz, który był moim zresztą dumnym patronatem. Natomiast przeczytałam też drugi tom, czyli Krew Niewinnych Michaela Hogana. Bardzo fajna książka, bardzo się cieszę, że mogłam wrócić do tych postaci. Jest w tej serii szczególnie jedna postać, która jak dla mnie jest na maksa intrygująca, bo nigdy nie wiadomo, co ta postać tak naprawdę ma w głowie, to znaczy po części wiemy, ale z drugiej strony to mimo wszystko nie wpływa na to, że jesteśmy w stanie przewidzieć, jak się zachowa. I jestem na maksa ciekawa, co dalej jeszcze wyjdzie w tej historii w związku z tą postacią. Bardzo dobra jak dla mnie kontynuacja, ma 4¼ gwiazdki i czekam na zakończenie trylogii, bo tak mi się wydaje, że to będzie trylogia. Oczywiście inne postacie i ich losy też mnie interesują, szczególnie, że no tak jak mówię, tutaj było parę różnych zawrotek fabularnych, więc ciekawa jestem, jak to się dalej rozwinie. To jest fantastyka raczej z rodzaju takich mało wymagających, szczególnie pod względem pierwszego tomu. Pierwszy tom jest bardzo dobrym pierwszym tomem łatwej fantastyki, takiej, którą łatwo jest ogarnąć umysłem, i w momencie, kiedy w drugim tomie troszeczkę więcej takich fantastycznych rzeczy dochodzi, no to jesteśmy w stanie to łatwo sobie przyswoić mimo wszystko. Kolejna książka, której za dużo Wam jednak tutaj mówić nie będę, Nie umarli, to jest książka, którą czytałam pod koniec lipca i opowiadałam Wam o niej w jednym Dniu z życia, gdzie Was odsyłam. Powieść gotycka, ciekawa, z ciekawymi wątkami, natomiast mimo wszystko książka nie tak do końca w moim klimacie, jak miałam nadzieję, że będzie, i nie w taki sposób jakby pisana i przedstawiająca fabułę, jak ja to lubię, bo ja jednak lubię, kiedy troszeczkę ta akcja jest gęstsza niż była tutaj, co nie odbiera jej tego, że czyta się ją mimo wszystko szybko, jest krótka, ale więcej o tej książce mówię Wam właśnie przy okazji tamtego vloga Dnia z życia, także tam odsyłam. Dla mnie to są 3¼ gwiazdki. To jest książka, którą spełniam sobie wyzwanie z rocznego wyzwania By Caroline na lipiec. W czerwcu, no tak jak widać, nie udało mi się tego wyzwania spełnić. Tam miałam wyzwanie przeczytać książkę ze zwierzakiem na okładce i byłoby to zupełnie jakby nietrudne i to nie byłoby żadnym problemem w momencie, kiedy nie miałabym zastoju czytelniczego, ale ponieważ miałam, no to tak jakby nie przymuszałam się i jeżeli już coś czytałam, no to tylko i wyłącznie to, na co miałam akurat ochotę i nie myślałam, czy są zwierzęta na okładce. Natomiast w lipcu wyzwaniem było przeczytać książkę z czarną okładką ze złotymi elementami. No tutaj to złoto nie jest takim świecącym złotem i to nie są takie jakby totalne złocenia, natomiast jakby to ma imitować złoto i okładka jest w większości raczej czarna, więc to tutaj uznaję. Miasto Mosiądzu. S.A. Chakraborty. I powiem Wam, że to było świetne. Bardzo mi się podobało. Na pewno w sierpniu będę wypożyczać kolejny, przynajmniej drugi tom z tej historii. Będę chciała tę serię jak najszybciej przeczytać. Czytało się to przednio. Bardzo się wciągnęłam w fabułę i bardzo się wciągnęłam w losy bohaterów. Naprawdę to było to, czego na ten moment potrzebowałam. 4 gwiazdki jak dla mnie. Bardzo ciekawa rozrywka. Ciężko mi jest w sumie nawet opisać do końca, o czym jest ta książka. Mamy bohaterkę, która jest sierotą i w sumie kradnie na ulicach Egiptu. Natomiast mamy też przeplatane perspektywy z pewnym księciem. Mamy tutaj też dewy, czyli takich jakby trochę dżinów, w ogóle taki też trochę równoległy świat, ale to wszystko są takie bardzo pustynne klimaty, więc kwestia, czy Wy takie lubicie. Taka fantastyka młodzieżowa, chyba dla trochę starszej młodzieży, która siadła mi przednio, więc tak jak mówię, na pewno niedługo będę czytać kolejne tomy. Mam nadzieję, że jak będę się wybierać do biblioteki, no to kolejne będą dostępne i przynajmniej ten drugi sobie wypożyczę i będę go czytać. No i co? No i wydaje mi się, że to tyle, co chciałabym Wam powiedzieć w dzisiejszym filmie. To jest wszystkie 8 książek, dobrze policzyłam? 8. Dajcie znać, co Wam udało się przeczytać, przynajmniej w lipcu, albo co było może najlepszego, co przeczytaliście w lipcu i w czerwcu, tudzież najgorszego. No i na ten moment ja się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnych filmach, także do zobaczenia. To pa!